Probably not. I can't believe we're alive. I mean, I never want to see somebody's brains come out of their nose. Not ever again. That was the single scariest experience of my entire life. Which should probably be over by now. But it's not. For some reason. But for those guys, a lot of those guys... Look, they got what they deserve. They attacked us. Maybe next time they'll think twice before... They're not thinking anything. I told you, I saw their brains. Yeah, I heard you. All right, let's just find this guy, August. Buy the key. Aha, dobra. To już chociaż więcej gadają się po angielsku, dobra, trochę bardziej zrozumiałe. Aha, czyli mam znaleźć jakiegoś Augusta, aha. I kupić od niego klucz, tak, oczywiście z tej strony Emi. Znowu witajcie w kolejnym odcinku z Tale for the Borderlands, dobra, serii, dobra. Aha, spójrz. Łapolud, aha, ciekawe. Łapoludek. No, cześć, łapoludek. Tak, olbrzymiego potwora lubię, wiesz? Lubię na potwory patrzeć. A mam potwory niektóre w swoim życiu. Dobra. Potwory, okej. Okay. Stwory inne. Dobra, takie tam. Śmieszne stworki. Aha, do niego idziemy, okej. Okay. Już idę. Co tam mi powiesz? Pałka ogłuszająca, walizka. Aha. Aha, dobra, co tam powie kół? Aha. Zeskanuj. Mocny cok. Pochodzenie, kontynent. Gruz, gardło, spragnione krwi. Tym mistycznie nastawiony. Zaleca się unikanie polowania na kolcaki przez małe dzieci. Straszy starszych i każdego, kto ma odrobinę oleju w głowie. Serio, po prostu spieprzaj. Dobra, okej, co tu jeszcze jest? A następne. Zakończona. Rozczłonko wywacz 15 metrów długości, szerokości 4 metry. Oddech cuchnący. Ponoć odpowiednie zastosowanie kolorowych beczek może wybudzić go z podwójnego snu i sprawić, że wykona kilka ekwilibrystycznych popisów. Dobra, co tam jeszcze chcesz pogadać? Jakiś koleś siedzący. Analiza zakończona. Imię. Profesor Penumbra. Miasto rodzinne Oaza. Wzrost 177 cm. Waga 65 kg. Obecny stan wypchany i przetwierdzony. Przyczyna śmierci rany kłute. Ostatnie słowa. I co mi zrobisz? Zgniesz mnie? Gniesz mnie? Dobra, okej. Okay. Za dobra już. Test trup zwykły, tak? Okej, do trupa idę, nie po co. Mam z trupem gadać? O co tu chodzi, nie wiem. Alright, you know, the stuffed animals was one thing, but this is taking a turn I really don't want it to. Right this way to the world famous hall of Pandoran luminaries. Come face to face with icons of the planet's turbulent history and hear how each met their grisly fate. Please watch your step and marvel at some of the unexpected ends of life's grand design. There's nowhere else to go. Come on, let's just get through it. Tak, nie ma innej drogi, jasne. Co ty jeszcze nie powiesz? Co, znowu? Mam swoje kół włączyć, czekaj, kół. O, kół!
A masz to twoje oko. Oto. Zakończona. Granat zapalony. Stan zabezpieczony. Obrażenia 2050. Promień eksplozji 312. Zapłon 3 i 2. Niepotwierdzone. To za fulodek jest. Dobra. Fulodek nazywa się jakiś. Jak się nazywasz? Boom? Boom, not to be confused with his brother Boom, was the first mate of Captain Flint. As his name subtly implies, Boom enjoyed hurling caustic explosives and making things blow up by any means necessary. Who around here doesn't? Następny pewnie, nie? Okaz. Co za okaz? Tak. Fikuśne akcesorium własnej roboty. Właściciel Shade. Wyrobnik Shade. Dla każdego, kto chce poczuć fantazję bez poświęcenia odrobiny szajbizmu. Jakie tu są teksty? Dobra, okej. Pandoran resident and fine dining connoisseur. Shade was held in high esteem by his fellow neighbors in Oasis. Not in the least bit insane, he will be missed. I am really not into this at all. No myślisz, że mnie to kręci? No dobra. Tak czytam. A następny pewnie szajbus. Maka... nie, Nakayama się nazywa, no. Kolejny szajbus. Co tam mogę wybaczyć? Jego broń, czy co? Analiza zakończona. Nadgniła ręka. Wykryto obcą substancję zanieczyszczającą. Analiza erydium. Obcy ma... minerał często stosowany do produkcji broni, mimo wszystko nie wspomaga potencji. Ale kurde, śmieszne. Następne. Dobra, znowu analiza zakończona. Działo połączone neuronowo. Rodzaj broni zapalająca. Profesor Nakayama. Modyfikacje własne. Serio. A czy jakiś szaleniec podpiłby robotycznego gnata po swój kręgosłup? Profesor Nakayama. Szaleniec, dobra. Hey, you still got his Hyperion ID chip. Really? Keep it. Hyperion pays out a nice bonus for recovering those things. Oops. Co? Mam sobie wziąć jego broń? No co? Oh, I remember this guy. He was an asshole. Formerly a scientific researcher who worked for Hyperion, Professor Nakayama was obsessed with cloning Handsome Jack, who he carried a certain fondness for. Killed by stairs! No witty rejoinder? You must be more traumatized than I am. Co chcesz to wziąć, co ja wziąłem niby? A, jakiś dysk... spersonalizowany, dobra. No już. A co jest? No cholero ty jedna, no co mi robisz, co? Co się znów dzieje? Nakrywaj, a nie wkurzasz mnie. Zacie chyba walne.